W Suwałkach rozpoczęły się obchody 92. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy. Z tej okazji dziś w sali kameralnej Suwalskiego Ośrodka Kultury odbyła się projekcja fragmentów filmu Katyń Andrzeja Wajdy i filmu dokumentalnego Marka Brodzkiego Szabla mojego ojca. W wydarzeniu uczestniczyła żona artysty Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Ojciec Andrzeja został zamordowany w Charkowie, w piwnicach. Siedział przedtem w obozie w Starobielsku. Mąż się dopiero dowiedział o tym, gdzie ojciec jest pochowany, znaczy gdzie leży i gdzie. To dowiedział dopiero w 90 roku. Odkryli groby w Charkowie, pod Charkowem w Piatychatkach. Także to wszystko razem się złożyło na to, że film powstał taki właśnie, jaki jest. Znaczy jest o czekaniu kobiet i o rozpaczy kobiet i o oficerach. Andrzej z bratem Leszkiem i z matką mieszkali jeszcze jakiś czas w Radomiu i tam wymurowali 2-3 lata temu chyba tablicę. Tablicę właśnie tak upamiętniającą to, że tam mieszkał Jakub Wajda, który z tego domu wyszedł na wojnę. No i to było za taką dedykacją od syna, który zrobił film Katyń. I w czasie tej uroczystości, odsłonięcia tej tablicy, podeszła pani do Andrzeja. Dała mu taki pakunek właśnie, dała mu tą szablę. Przypomnijmy, że wybitny reżyser urodził się właśnie w Suwałkach. Gdyby żył kilka dni temu, świętowałby swoje 92. urodziny. Z tej okazji władze miasta przygotowały szereg wydarzeń. W czwartek o godzinie 14 Krystyna Zachwatowicz-Wajda będzie gościła na ulicy nazwanej niedawno imieniem Andrzeja Wajdy. Symboliczna ceremonia odsłonięcia nazwy ulicy Andrzeja Wajdy. Oczywiście ta ulica jest położona w centrum naszego miasta, tuż przy pogotowaniu ratunkowym, przy pierwszym liceum ogólnokształcącym, a będzie prowadziła już wkrótce do suwalskich bulwarów. Także taka uroczystość oczywiście nie może się obyć bez udziału małżonki pana Andrzeja, czyli pani Krystyny, która przyjęła nasze zaproszenie. W ubiegłym roku była i w tym roku jest z nami. I tak postanowiliśmy, że każdego roku, jeżeli oczywiście czas i zdrowie będzie pozwalało, to będziemy urodziny świętego pamięci Andrzeja obchodzili właśnie w Suwałkach. O godzinie 17.30 w Bibliotece Publicznej imienia Marii Konopnickiej odbędzie się spotkanie z autorami książki Andrzej i Krystyna – Późne obowiązki. Witoldem Beresiem i Krzysztofem Burnetko. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.